No nie odwracaj się za mnie. No tylko chcę, żebyście mi opowiadali, co to za towary, co to za miody. Proszę opowiadać, miody jak miody, co mam opowiadać? Już na temat miodu wszystko zostało powiedziane. Pyłek kwiatowy, tutaj widzę i same różne miody. A to ten miód taki jasny, to co? A. Mhm. Także ten. Widzę, że tutaj jest wizytówka, także tutaj. Kontakt telefoniczny. Stara Jastrząbia. 39 to jest. Gdzie to jest w okolicach? Tarnów. Tarnowa. Tarnów-Dębica. No to ten. Czyli rozumiem, że jeżeli coś tam, to można na ten. Może się załatwić. Dobrze. Tutaj mamy. Teraz na lewej, tu jest dobry. Tutaj, tak? No to zaraz zobaczymy, bo ja to się nie znam na tym, ale tu są znowu jakieś, nie wiem, czy to są nalewki, czy... A. I takie, a to co to jest? Eko-mydło, eko-swap. Wyszczawska. Wyszczawska, jasnota i bratek. Także tutaj na pewno można by odszukać przez... internet. Tutaj mamy Bigo. Jo. No. A to dziwnie chyba. No. A tutaj mamy ciasteczka. Szkoda, że ciasteczka na wynos nie da się wysyłać, nie? Ja mówię, szkoda, że ciasteczka na wynos nie da się wysyłać, ale widać, że to pyszoty wyrobi, ale to są takie, powiedzmy, na raz, co to jest? To jest kolagen, wiem. Kolagen? Kolagen, tak. O, no właśnie, to do ciebie. Kolagen, coś dla mnie. No, my to mamy dwie na no tak, także wynajmij ten kolagen, jakby ktoś tam. Cał to jest firma, bo tutaj jest nazwa. No. I to można odszukać ewentualnie w internecie, zobaczyć jak to jest ten. Tu mamy jęczmień, chlorella i jęczmień. Także. O. GW International, to jest jestem. Aha, i tu jest. Tak, i tu jest shaker taki malutki. Tak, i tu jest właśnie kontakt. Tak, strona internetowa, na którą ewentualnie chciałaby się ten. Nie wiem, czy są jakieś telefony tutaj, czy na stronie.
po prostu się. No to wie pan, bo to są przedstawiciele, no. A, tutaj. Może pan da. 667. 858488. Smacznego, zielonego. Dobra. Dziękuję bardzo. Tutaj. No i tu zobaczymy jeszcze, jak tam jest, kto w tej chwili coś tam opowiada, bo tu cały czas wykłady idą. Tutaj i to na różne tematy. No. Dlatego, że oni pracują nad sobą. Ale dużo osób przechodzi na weganizm dlatego, że wydaje kolega. Mi się, że to jest etyczne. I teraz przechodzą i mają w związku z tym poczucie winy, że do tej pory jedli mięso. I występuje dokładnie ten schemat, co u alkoholika. Jak jest alkoholik i pije, i wali od rana do wieczora. Nic nie robi w domu, przepija wszystkie pieniądze, pije tylko piwko i ogląda telewizor. Prawda? I on wie, że jest alkoholikiem i ma z tego powodu olbrzymie poczucie winy. Ale taki alkoholik, który dalej to ciągnie, nigdy się do tego nie przyzna. Tak, jak do niego przyjdziecie i powiecie, Heniek, no ale ty jesteś alkoholikiem, zobacz, co ty robisz. Niszczysz sobie całe życie, pijesz od rana do wieczora, zrób coś z tym. To on powie, ja, a jestem alkoholikiem? To ty masz problemy z alkoholem, wypierdzielaj do kuchni, stara korową. Będzie tak? Bo poczucie winy, które my wypieramy, przerzucamy na innych ludzi. I dlatego dużo osób niejedzących mięso będzie atakować osoby, które jedzą to mięso, dlatego, że przerzucają swoje poczucie winy, że je jedli. Ale jak oni mają tak, to ja uważam, każdy może jeść jak chce, prawda? Każdy może żyć jak chce. Ja dlatego specjalnie włożyłem dzisiaj takie wyjątkowe gacie, bo mogę sobie na to pozwolić i lubię to. I dobrze się w tym czuję. Pozwoliłem sobie też na koszulkę, na ramionczkach. Mogę się ubierać jak chcę? Mogę, bo to jest wolność. Każdy z was może się ubierać jak chce i robić w swoim życiu co chce. Byle nie krzywdzić innych, wiadomo, tak? Więc to jest ten. Więc teraz jeśli ja jem mięsko, to mogę jeść to mięso. Jeśli ktoś nie chce mięsa, to może nie jeść tego mięsa. I ja nigdy nikomu nie będę mówić, co on ma jeść, a czego ma nie jeść. Ale jeśli ktoś mi mówi, że nie je mięsa dlatego, że ze względów zdrowotnych, bo to jest dla niego zdrowe, to wtedy się już odezwę, bo to jest moja praca. Jeśli przyjdzie do mnie pacjent i jest położony zdrowotnie, to też mu powiem, co ma jeść, no bo po to on do mnie przyszedł. I naprawdę uwierzcie mi, moi pacjenci, którzy mają najwięcej problemów zdrowotnych, a przede wszystkim pacjenci z depresją, to są pacjenci, którzy mi mówią, że ograniczają albo w ogóle nie jedzą od paru lat czerwonego mięsa. Czerwone mięso jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli prawidłowo działać. Oczywiście można uzupełniać jajkami, rybami, tak? Bo są wegetarianie, którzy też świetnie sobie radzą. Z jakichś powodów ich organizm te rośliny toleruje lepiej niż mój. Ale z drugiej strony uzupełniają niedobory poprzez codzienne jedzenie ryb i codzienne jedzenie jajek. I oni jeszcze są w stanie normalnie funkcjonować. Ale no dobra, może na razie tyle. Depresja przyczynia się do mocnego pogorszenia stanu życia chorującym na całym świecie i stanowi dzisiaj najczęstszą przyczynę chorób. Czyli depresja jest najczęściej diagnozowaną chorobą dzisiaj ze wszystkich chorób na świecie. Bardziej, częściej jeszcze niż choroby nowotworowe i choroby układu sercowo-naczyniowego, nie? Bo to jest, to jakby przoduje jakby w naszym organizmie. I teraz kochani, dobra, powiem jeszcze o tym i spróbuję ten. Podłoże wszystkich chorób psychicznych ma swoje miejsce w kilku obszarach. Medycyna akademicka mówi, że to są zaburzenia neuroprzekaźników w naszym organizmie i podaje leki na wyrównanie tych neuroprzekaźników. Ale to jest tylko maskowanie objawów. Dlaczego nasze neuroprzekaźniki nie działają prawidłowo? I spróbuję państwu powiedzieć, dobra, bo myślę, że to jest ważne, nasze zdrowie psychiczne. Niedobory składników odżywczych mózgu. Czyli to, co mówiłem, brak kreatyny, brak białek, brak odpowiedniej energii, tak? Brak choliny i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy, jeśli nasz mózg nie dostaje pełnych wartości odżywczych, nie działa na 100%, działa na 50% i będziemy mieć depresję? Będziemy, no bo jak mózg nie ma siły działać, no to jest właśnie depresja, tak? Czyli totalny spadek. Niedobory energetyczne, czyli brak tłuszczów, które dają naszemu mózgowi energię, a te tłuszcze to są tłuszcze nasycone, przede wszystkim tłuszcze nasycone. Jedynym wyjątkiem jest oliwa z oliwek i olej MCT, który tam jest z oleju kokosowego, oczywiście olej kokosowy również, dobra? I przede wszystkim stany, depresja to są stany zapalne jelit. Dlaczego? Dlatego, że lektyny, na pewno słyszeliście państwo ode mnie na wykładach, ja bardzo duży nacisk od lat kładę na lektyny, ale okazuje się, że lektyny są nie jedynym problemem, nie są jedynym problemem roślin. Lektyny
to są substancje, którymi rośliny zabezpieczają się przed zjedzeniem. Na przykład skórka pomidora zawiera olbrzymią ilość lektyn. Dlatego skórka pomidora u mnie i u większości ludzi będzie powodować olbrzymie stany zapalne w naszych jelitach. Te stany zapalne będą powodować, że organizm musi walczyć w organizmie w środku stany zapalne. Może inaczej, powiem to na przykładzie glutenu, żeby się Państwo łatwiej to mogli zrozumieć. Gluten i celiaka, na pewno wiecie, o co chodzi. Celiaka to choroba glutenowa, czyli gluten wchodzi do środka, to jest lektyna. Lektyna ma zdolność łączenia się z innymi cząsteczkami naszego ciała, więc łączy się z kosunkami jelitowymi i organizm, żeby zwalczyć lektyny, czyli te cząsteczki szkodliwe dla nas, zwalcza lektyny, ale przy okazji zwalcza również kosmyki jelitowe. Tak? No bo to już jest jedna wielka całość. Więc wszystkie choroby autoimmunizacyjne, z którymi być może się Państwo borykacie, są wynikiem jedzenia lektyn. Bo najpierw lektyny powodują stany zapalne w układzie krążenia, w układzie pokarmowym, w jelitach. Jeśli macie nietolerancję na gluten, no to będzie od razu efekt na kosmykach jelitowych, zgadza się? Natomiast lektyny, żeby organizm mógł zwalczyć lektyny i stany zapalne jelit, to w naszych jelitach, w środku, w tej rurce w środku, nie ma komórek odpornościowych. Nasz organizm musi dopiero ze ścian jelit wrzucić do środka, do jelit, komórki odpornościowe, żeby mogły zwalczyć tam stany zapalne. Niestety organizm, żeby mógł to zrobić, to musi rozszczelnić jelita. Czyli musi zonulinę, pozbyć się zonuliny, czyli takiego kleju, białko, to jest taki z białka, klej zrobiony między wiązaniami w jelitach, żeby te komórki odpornościowe mogły wejść do środka i żeby mogły zwalczyć stany zapalne od środka. Jeśli zjecie raz na jakiś czas lektyny, nic wam się nie stanie, bo organizm z powrotem tą zonulinę tam zaklei i jelita będą szczelne. Ale że jeśli macie chorobę autoimmunizacyjną jakąkolwiek, to na pewno macie nieszczelne jelita. Nie ma innej opcji. Uszczelnicie jelita, nie macie choroby autoimmunizacyjnej. I teraz jeśli codziennie jecie lektyny, to tej zonuliny w ogóle tam nie ma i wtedy lubią się na tak zwane to zespół jelita przesiąkliwego, czyli nieszczelne jelito. I wtedy te lektyny wchodzą do naszego organizmu i inne toksyczne substancje, które normalnie u zdrowego człowieka jedzącego mięso i niejedzącego roślin nie będzie nigdy występować, tak? Doprowadza to do tego, że te lektyny przedostają się do naszego organizmu i jak się przykleją do tarczycy będziecie mieli Hashimoto, jak się przykleją do stawów będziecie mieli reumatoidalne zapalenie stawów i mamy około 300 jednostek chorobowych związanych z autoimmunizacją. Okej? To są właśnie lektyny, tak? One powodują stany zapalne. I teraz najnowsze badania pokazały, co prawda na zwierzętach, bo tam się podawało, że do lektyn wkładano środek, który świeci. I teraz jeśli zwierzęta jadły lektyny, to okazuje się, że jeśli lektyny przechodzą do środka, do jelit, to przez nerw błędny przedostają się do naszego mózgu. I jeśli ktoś ma depresję, to na pewno ma stany zapalne. I to jest najważniejszy parametr. Dlatego widzieliście kiedyś lwa, albo tygrysa, albo wilka z depresją? A sarenka będzie bardziej puchliwa od wilka, czy mniej puchliwa od wilka? Musi być sarna puchliwa, ponieważ każdy ułamek sekundy decyduje o tym, czy ona będzie żyć, czy nie będzie żyć. Więc zwierzęta roślinożerne zawsze będą nerwowe, zawsze będą lękliwe i one muszą takie być. Dlatego jedzenie roślin będzie wpływać na nasz układ nerwowy i na nasz stan umysłu. Ale lis, ale wilk, ale niedźwiedź, on czasami lis ucieknie od nas ludzi, ale on nie ucieknie, gdyby się boi, tylko popatrzy, widzi, że nie ma jedzenia, to sobie pójdzie, bo po co ma tutaj być i ryzykować. I to jest różnica, a my ludzie możemy decydować. Możecie być stabilni emocjonalnie poprzez jedzenie mięsa, albo niestabilni emocjonalnie poprzez jedzenie mięsa. Oczywiście można pracować nad sobą, tak? Medytować, robić jogę i dużo tysiące różnych rzeczy. I nasz stan umysłu będzie lepszy, ale my teraz skupiamy się tylko tutaj na jedzeniu i na niczym innym. Dobra, bo za dużo było, a chyba już trochę za dużo gadam. Chciałem wam jeszcze powiedzieć o innych, to tylko tu jest taka jedna rzecz, bo już chyba trochę czasu minęło. Dobra. To chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, żebyście Państwo zrozumieli. Jedząc czerwone mięso, wprowadzacie do swojego organizmu olbrzymią ilość wartości odżywczych. Tak? Trochę tam pokazałem, no brakło mi czasu na to na wszystko. Ale teraz, robili badania, jeśli chodzi o cynk. I teraz tak, najwięcej cynku ze wszystkich produktów, jakie istnieją na świecie, jest w ostrygach. Więc jeśli zjecie ostrygi, od 2 do 3 godzin poziom cynku podniesie się bardzo znacznie w Waszym organizmie, ustalne, że jest to 100%. Ale teraz robili dalej badania. Podawali ludziom taką samą ilość ostryg, ale do tych ostryg dodali im fasolę. Jak mocno podniósł się cynk w osoczu? Tylko 30%. A jeśli ludziom podali do ostryg tortille, to jak mocno podniósł się cynk w osoczu od 2 do 3 godzin? W ogóle. W ogóle. Do czego dążę? Dążę do tego, że w roślinach znajduje się olbrzymia ilość substancji tak zwanych antyodżywczych. Co one oznaczają? Znaczy, że są antyodżywcze.
i koniec. I teraz ciągle będziecie czytać i słuchać, że indytycy mówią, tak, rzeczywiście, w tych roślinach znajdują się kwasy fitynowe, substancje antyodżywcze, a to wcale nie znaczy, że mamy ich nie jeść, bo one wcale nie są takie antyodżywcze. One są antyodżywcze, ale jak ich jemy trochę, to nie są antyodżywcze. Was są czy nie są? Tak? Kwasy fitynowe, które znajdują się we wszystkich nasionach, bo roślina nie chce, żeby jeść nasiona. Tak? Wyobrażacie sobie, że jakaś matka chce, żeby jej dzieci zostały zjedzone? No nie. Więc rośliny robią wszystko, co mogą zrobić, żeby nasiona, czyli dzieci, były niestrawne i niejedzone przez roślinożerców. Więc nasiona zawsze będą najgorsze ze wszystkiego, dlatego nasiona trzeba fermentować, żeby można było je spożyć, tak? Bez bardzo negatywnych skutków ubocznych. I teraz w tych nasionach, w związku z tym, że to też są białka, to w tych nasionach znajdują się olbrzymie ilości kwasów fitynowych i szczawianów, które powodują, działają w naszym organizmie w taki sposób, że wchłaniają inne substancje do siebie. Tak? To jest pierwszy element. W związku z czym, jeśli zjecie 100 gram wątróbki, wchłoniecie z niej 100% tego, co tam jest, ale jeśli tą wątróbkę zjecie z chlebem, albo z makaronem, albo z fasolą, albo jeszcze z innymi substancjami, które zawierają substancje antyodżywcze, to możecie nie wchłonąć z tego absolutnie nic. Więc jak jecie golonkę, panowie, to zjedźcie sobie golonkę. Nie dodawajcie do tego chleba, nie dodawajcie do tego makaronu, nie dodawajcie do tego ryżu i kaszę, bo to będzie dokładnie działać tak samo. Ponieważ tym jedną kromką chleba spowodujecie, że wchłoniecie, nie wiem, 20%, a nie 100% jedzenia. Rozumiecie? Mało tego, w tych zbożach czy w tych nasionach znajdują się również enzymy, inhibitory enzymów trawiennych. Co to jest inhibitor? Enzym trawienny to enzym, chodzi mi tutaj teraz o enzymy trawienne, które trawią białka, tak? Proteolityczne. I teraz te enzymy trawienne, jak one będą, to my białka strawimy. Ale jak mamy inhibitory enzymów trawiennych, czyli substancje, które wyłączają działanie tych enzymów. Dlatego jeszcze raz to samo, zjecie kawałek mięsa bez chleba, wchłoniecie z tego wszystko, co tam jest, a dołożycie sobie ziemniaczka, dołożycie sobie ryżu, dołożycie sobie makaroniku, to możecie nie wchłonąć nic albo bardzo niewiele. Dlatego biodostępność, wiecie czym jest biodostępność białek? Jest taki specjalny współczynnik. Słuchajcie, ja to dziś miałem, gdybym tylko to tak na szybko pokażę. Oj, to nie było szans zrobić dzisiaj tego. Dobra, czekajcie. O, wskaźnik niezbędnych aminokwasów ulegających strawieniu, tak to się nazywa. Czyli to jest wskaźnik, który pokazuje, ile białka zjadamy z czego i ile tak naprawdę nasz organizm z tego białka jest w stanie przerobić i wytworzyć, tak, na nasze aminokwasy i stworzyć nasze białka. I teraz ten współczynnik, czyli najbardziej współczynnik, który najbardziej odzwierciedla, jak dany pokarm, jak dane białko jest dla nas odżywcze. I teraz jeśli chodzi o wołowinę i jajka, to ten współczynnik wynosi 1,13. Ale jeśli chodzi już o ryż i groszek, to już wynosi niecałe 0,6. Co to oznacza? To oznacza, że mówi się, że mamy zjeść na 1 kg masy ciała, mamy zjeść 1 gram białka, prawda? Tak mniej więcej średnio się taką przyjmuje, jeśli nie jesteśmy sportowcami. Ale jeśli zjecie ten 1 gram białka z wołowiny, to wchłoniecie 1,13, powiedzmy tak, jakbyśmy to mieli przeliczać, ale jeśli zjecie już z ryżu, fasoli, groszków, płatków owsianych, to wchłoniecie o połowę mniej tego białka. A jeśli będziecie jeść orzechy, to już jest tylko 1/3 z tego, co jest białka w mięsie. Więc jeśli mówimy 1 gram białka na 1 kg masy ciała, czyli powiedzmy, ja ważę 80 kg, powinienem zjadać 80 gram białka. Ale teraz 80 gram białka skąd? Z orzechów? Z ryżu czy z mięsa? Ja już nie wiem. 100 gram wątróbki dostarczy do naszego organizmu tyle białka, nie tylko wątróbki, tylko steku, dostarczy do naszego organizmu tyle białka, co 200 gram ryżu, kaszy czy fasoli. Ale 300 gram orzechów. Rozumiecie tą różnicę? Dlatego weganie są niedożywieni. Wszyscy, bez wyjątku. Nie znam ani jednego dożywionego wegana. Nie będzie takiej możliwości. Wegana, mówię o osób, które całkowicie zrezygnowali z jedzenia ryb i jaj. I kochani, to tak mniej więcej na tyle. Mam nadzieję, że pobudziłem trochę do myślenia. Dobrze? Że będziecie myśleć następnym razem i zastanawiać się nad tym. Ja teraz będę robił całą serię wykładów w ogóle. Te wszystkie wykłady będą najprawdopodobniej, znaczy może nie wszystkie, ale część na pewno będzie na ATV, tak? Także tutaj jest Artur. Tam Artur mi dzisiaj mówił, że tam ile jest? 38 wykładów moich gdzieś znajduje się już ponoć na ATV. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle wykładów w życiu zrobiłem, ale super. Na pewno no, oczywiście więcej, bo Artur nie zawsze ze mną jest. Całą tą jesień chcę poświęcić teraz. Całą tą jesień chcę poświęcić na to, żeby pokazywać, jakie substancje są w roślinach, jakie substancje są w mięsie i dlaczego im mniej będziemy mieć roślin, a więcej będziemy mieć mięsa, dlaczego nasze zdrowie będzie się poprawiać.
Dobra, i na końcu dosłownie 2-3 zdania, bo chciałbym się tym podzielić, bo to jest dla mnie absolutnie najważniejsza rzecz. Moja żona od początku roku, może zacznę od tego, żyje codziennie, sobie to powtarzam i codziennie analizuję, i codziennie żyję z tym myślą i robię sobie medytację w tym kierunku. Kochaj siebie. Tak? Moja żona od jakiegoś czasu, jak do mnie mówi kocham cię, to ja jej mówię kochaj się. I teraz spróbuję dać o 5 minutek. Dobra, już akurat jestem przy ostatnim slajdzie. Dobra. Kochaj się. Kochani, było ostatnio, dobra, może inaczej. Jeśli siebie nie kochacie, miłe panie, głównie do pani, dobra? Jeśli, miłe panie, nie lubicie siebie, nie kochacie siebie, to powiedzcie mi, w jaki sposób chcecie znaleźć partnera życiowego, męża, partnera, kochanka, który was polubi albo was pokocha. Jeśli wy same siebie nie lubicie, to uważacie, że jest możliwe związać się z kimś, przyciągnąć do swojego życia kogoś, kto będzie was lubić? Tadziuk kocha siebie. Aga kocha siebie. Nie ma takiej możliwości. Tak, 3 minutki, dobra, i kończę. Kochani, pamiętajcie, jeżeli kogo nie urażę, ale wszystkie religie tego świata, wszystkie rządy tego świata, wszyscy politycy tego świata od takiego małego próbują wmówić od setek tysięcy lat ludziom, że mamy kochać mężów, mamy kochać żony, mamy kochać dzieci, mamy kochać Boga, mamy kochać, nie wiem, polityków, ale mówią, że nie wolno kochać samego siebie. Bo jeśli będziemy kochać samego siebie, to będziemy egoistyczni i będziemy narcystyczni. Andrzej, ja ci powiem coś o kochaniu. W Polsce przeważa taka myśl: miłuj bliźniego swego, bracie, aż koszula spadnie z niego. O tym właśnie powiem. Miłuj, to jest właśnie to. Miłuj bliźniego swego. Albo daj Boże, naszu na moją kapustę i na sąsiada siano. Czekaj, znaczy mówisz, kończę, dobra, już ze zleczonej nie wybiłem, bardzo wybija. Wiem, że cię wybiłem z rytmu, ale ty się nie nauczyłeś, tak że nie zapomniałem. Brawa do Andrzeja! A jak już jesteśmy wybici z rytmu, to jeżeli ktoś portfel zgubił, taką portmonetkę damską z suwakiem, to zapraszam na przywrócenie do mnie i oddam. Ale trzeba powiedzieć kolor i zawartość, bo nie każdemu oddam. Przepraszam. Dobrze. To chyba mój. Ale dokończę, dobra? I teraz, kochani, politycy, religie doskonale zdają sobie z tego sprawę, że to, co Tadziu pięknie powiedział, kochaj miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Aż koszula spadnie z niego. Jeśli my siebie nie kochamy i my siebie nie szanujemy i my siebie nie lubimy, to w jaki sposób możemy kochać, szanować i lubić innych? Jest to możliwe? No nie. Więc jeśli nie zrozumiecie państwo tego, że miłość zaczyna się od miłości do samego siebie i ma 528 Hz, to nigdy, jeśli nie pokochacie samej siebie albo samego siebie, to nigdy nie będziecie potrafić kochać nikogo ani niczego innego. Jeśli siebie nie lubicie, jeśli siebie nie szanujecie, to jak macie szanować innych ludzi? Powiedzcie mi, w jaki sposób? Jak wy nie umiecie szanować nawet samych siebie? Jeśli widzicie w samym sobie ciągle negatywne cechy charakteru, to będziecie widzieć w innych dobre cechy charakteru, czy te same negatywne? Tylko negatywne. Będziecie mało tego ze względu na to, że macie poczucie winy z tym związane, że jesteście tacy, a inni, to jeszcze w innych będziecie nie tylko widzieć te cechy charakteru, które wyparliście z siebie, ale do tego wszystkiego będziecie jeszcze je wyolbrzymiać. I będziecie mówić, że wy będziecie chlać od rana do wieczora i siedzieć przed telewizorem, a będziecie do żony mówić, że to ona chleje, ona nie zarabia, ona nic nie robi. No to jest ważne. A na wszystkich imprezach... Tak, no ale czy lustro, czy słowo, my w ludziach widzimy zawsze same siebie. Czyli to, co widzicie w innych, to jesteśmy my. Nie da się zobaczyć czegoś w innym człowieku, czego nie ma w nas. A co widzimy często w innych ludziach? To, co my wypieramy z samych siebie. Czyli my się nie przyznajemy do pewnych rzeczy. Ja wcale taki nie jestem, wcale nie piję. Ty pijesz. Tak? Alkoholik, żeby mógł wyjść z alkoholizmu, musi się przyznać sam przed samym sobą, że jest alkoholikiem. Jeśli tego nie zrobi, nigdy nie wyjdziesz z alkoholizmu. Zgadza się? Jeśli nienawidzicie jakąś osobę, potraficie patrzeć jej w oczy z miłością? No nie. Więc jeśli nienawidzicie samego siebie, potraficie spojrzeć w lustro i zobaczyć coś pięknego? No nie. Kochani, z miłością, ta miłość jest tak jak kamień, który wpada do wody. Jeśli my kochamy, czyli miłość do samego siebie, to taki kamień, który wrzucicie do wody, on wpadnie do wody i będzie zrobić wielkie bum i będą takie fale miłości, czyli tamte fale wody rozchodzić się na zewnątrz. Tak? I teraz im bardziej siebie kochacie,
Im bardziej się wyjmujecie, ten kamień jest większy. Ile na imiona będzie rozsyłać już wszystkich wokół. Niezwykłe. Ale jeśli nie będzie tego kamienia, czyli nie będzie miłości do samego siebie, nie jesteście w stanie dzielić się tą miłością, nie będziecie mieli jej sobie. No chyba nie. Miłość do samego siebie, bo od tego się zaczyna, do południa, jest pokarmem dla duszy. To szkoda by było, jakby... Tak samo jak mięso jest pokarmem dla ciała. Miałem mieć wczoraj, ale... Jeśli nie będziemy jeść mięsa, nasze ciało będzie słabe. Tam i się nie będziecie się kochać, rodziny, nie będziecie się szanować. Tak, zimno się zrywało. Tak, i chorno się zrobiło. I nie jest to spowodowane jedzeniem mięsa, ale to taki mały kierunek. Więc proszę, nie dawajcie się oszukiwać i zadbajcie o siebie. Zacznijcie siebie kochać. Zacznijcie o siebie dbać. Zacznijcie widzieć w sobie piękne i cudowne cechy charakteru. Przestańcie myśleć i mieć poczucie winy tego, co spieprzyliście 20-30 lat temu. 20-30 lat temu wasz poziom świadomości był taki, że na tamtym czas robiliście najpiękniejsze rzeczy, najlepsze, jakie potrafiliście robić. I jeśli spieprzyliście coś 5-10 razy, to bardzo dobrze. Ja też wychodziłem na scenę i mówię, że widzisz warzywa. Ale dzisiaj mówię, że nie jest. Chcę oglądać dziennika. Jest jej warzywa i nie są. Już są trudności. To domyślam się, że jak i tak izraelski tam gdzieś... Łączyć czy nie łączyć tak naprawdę? Świetne warzywa wychodzi, że nie można świetnych nie zrozumieć. To są tym, to jest z warzywami. Bo to jest jeszcze inny temat, który jest jakby do tego. Dlatego, jeśli macie coś zapamiętać z tego wykładu mojego dzisiejszego, to tylko dwie rzeczy. Jedzcie czerwone mięso, to jest najzdrowsza rzecz na świecie. I kochajcie się, kochani. Bo tylko jak będziecie się kochać, to będzie wzrastać wasza dusza. Będzie wzrastać wasza dusza, to system nie będzie w stanie wami rządzić, ponieważ miłość do samego siebie będzie oznaczać, że będziecie wolny i będzie. Nie mam pojęcia. Dziękuję. Brawa. Widziałem, że Andrzej zabierzecie się, bo one po prostu nie do zatrzymania. Kochani, kochani, nie bez powodu, kochani, dlatego, że... Intifada jest? Znaczy jest taka strona... Ja chciałem podziękować opatrzności. Wiem, że tam było... Za ten piękny... Zawierało sobie na, słowo intifada i bardzo dobre, by tam były sprawozdania z gazy. W tak pięknej powodzie. Aż dziw, że nie jest właśnie, zablokowana. Ja nie chcę zapraszać. Aż dziw, że nie jest zablokowana. Dnia przed zachodem słońca, bo jeszcze mamy jeden dzień wspaniałych tutaj wydarzeń, a jutro, kochani, będzie elektronik intifada, żeby napisała. Wielkiego serca i odwagi. Na ja nie boję się powiedzieć. No może. Wyskoczy wtedy ta strona i to jest... To są ciekawe artykuły, jak się coś w gazie dzieje. Czy były USB. Naszym kościele, a kościół jest w stylu gotycki, to nie jest ten popułowy, który do jest... No, informacje o Syrii po języku polskim, to jest tam zawsze nadawana, więc... To znaczy, jest taka strona na WhatsAppie, na Facebooku, która się nazywa Sprzątanie Świata. I jest któryś tam dzień Sprzątania Świata, czyli tam akurat jest spotkania się ludzi, bardzo logiczna strona i bardzo, bardzo ten Sprzątanie Świata. I pisze przed tym, że na przykład 2422 dzień na przykład Sprzątania Świata, czyli codziennie ona jest uaktualniona, aktualnia ten. Będzie z nami tutaj uczestniczył naszych rozważaniach. On jest... Zbudował pan taką książkę. Nie największy Sherman, jeśli chodzi o myśli teologiczne. To było teraz ostatnio Hidden History of Zionism. Zadał pytanie. Spotkał pan tę książkę? Spotkał. To bardzo dobrze napisane, bo to cienka książka, taka treściwa. Tak, fajnie napisane. No jest wiele takich książek tam w języku angielskim, nawet po polsku. Pięć osób do dużej świątyni, a bez ograniczeń do obozów takich, po prostu ja to mówię, żywnościowych. Żeby nie powiedzieć więcej. No więc zapytał pytanie. I powiedział kto? Chrystus nie zaraża. Z tego powodu był przyklamowany. I ojciec dyrektor musiał się tłumaczyć przed prokuraturą, zabezpieczyć całe sezony. Ja mówię o liczeniu, dlatego że mamy jutro naprawdę bogaty dzień. Pewnie, że Grzegorz Płaczek tutaj też był występował. I oczywiście trzeci wykład dyrektora Grzegorza Jaśkowskiego. Ale co najważniejsze, jutro gościł nas
legendarna wolna grupa Bukowina. Czy to jest przypadek, że oni już 50 lat temu nazwali się wolna grupa Bukowina? No. To jest klasyk 50 lat działalności artystycznej. Pani, dziękujemy wam wszystkim. Dziękuję wraz z Bożonką za drugi pełnik zdrowia ekologicznych wyżynek Ognieszki i Tadeusza Lundy. Do jutra. Dobra, Emi, dziękujemy ci za przekaz. Wiem, że jesteś z nami. Jesteś niezłomny od 3 godziny rano. Jesteśmy ci wdzięczni i czekamy na ciebie w Polsce. Dziękujemy i do jutra.